Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, szachy potrafią zaskakiwać, bardzo lubimy partie, gdzie dzieje się wiele na szachownicy, jest dużo poświęceń, dużo taktyki, zwrotów akcji, kibice to uwielbiają, ale warto też pamiętać o takich partiach, gdzie bardzo mocny akcent psychologiczny jest zawarty. Tak przypuszczam, że było w tej partii właśnie granej pomiędzy Ericiem Hansenem a Janem Krzysztofem Dudą. Co ciekawe, partia nie była grana na jakimś ogromnym szczeblu szachowym. Była to partia rozgrywana online tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Były to eliminacje w turnieju internetowym Aimchess. I tutaj muszę powiedzieć, że działo się pewnie coś dziwnego w głowie właśnie Erica Hansena. Zaraz to po ruchach postaramy się wytłumaczyć. Przedstawię pokrótce tę partię i zaznaczę, że no coś tu musiało się zadziać, jeszcze nie wiem co, że partia zakończyła się tak, jak się zakończyła. No właśnie, ale przejdźmy do rzeczy i przejdźmy też do końca tego materiału, żeby dowiedzieć się co i jak. Otóż tutaj przeciwnik Janka rozpoczął E4, Janek E5, skoczek na F3, Janek skoczek C6, goniec B5, nic nadzwyczajnego się absolutnie nie dzieje, roszada i skoczek E4. No to jeden z wariantów, oczywiście tutaj wieża E1, skoczek D6 z atakiem, przy okazji też mała teoria debiutów, można sobie odświeżyć, skoczek na E5, goniec E7 i tutaj się absolutnie nic nie dzieje. Tu goniec wrócił po prostu na F1, wymiana figury w centrum i roszada. I teraz nastąpiło D4 i co ciekawe trzeba się ruszyć skoczkiem z D6, znaczy to jest może i ciekawe i dobre, dlatego że skoczek pozwala tutaj iść pionkowi do centrum, pozycja się po prostu wyrównuje bardzo mocno. Janek gra czarnym kolorem, więc nic dziwnego, że idzie na taki układ, szczególnie, że gra turniej nie jakiś super ważny, super mocny, znaczy mocny jest, bo gra m.in. w nim Magnus Carlsen, ale i też Janek. Ale nie jest to turniej rangi jakiejś tam typu Mistrzostwa Świata, więc co jest ciekawe, ale tutaj przejdę do rzeczy za chwilę. Tutaj goniec zagrywa, wieża sobie wraca, G6, no i te figury już teraz ułożyły się w sposób taki bardzo naturalny. Ta pozycja może też powstać po wymiennej obronie francuskiej. Nic wielkiego się nie dzieje, skoczek G7, skoczek na F3 znajduje lepszą pozycję, goniec F5. Bardzo normalna rzecz, tutaj goniec próbuje wymienić się za aktywnego gońca z D3, goniec na H6 wiąże skoczka, no i nastąpiła wymiana i posunięcie C6. Pozycja bardzo symetryczna, jest to pozycja równa, tu się absolutnie żadna krzywda jednej i drugiej stronie nie dzieje. Bardzo ciężko też uzyskać przewagę z jednej i z drugiej strony w tej pozycji. Póki co to jeszcze jest wieża E1, wieża E8, prosta rzecz ze strony Janka, czyli wymieniamy figury. Może mało ambitnie to wygląda, ale pamiętajmy, że to są eliminacje, tutaj pół punktu czarnymi myślę, że Janka satysfakcjonuje, więc pewnie dlatego też tak sobie tutaj gra. Hetman D7, no i grozi wieża E8 z kolejną wymianą. Ja tutaj absolutnie widzę taki mikro plus, ale to oczywiście nie daje żadnej przewagi czarnym, ale jednak goniec, który jest czarnopolowy i tutaj hasa pomiędzy pionkami ustawionymi na białych polach, no to to jest taka powiedzmy wygoda w pozycji, ale nie jest to też jakiś wyznacznik w tej konkretnej sytuacji. Skoczek na E5, hetman E6 oczywiście i skoczek G4. No i tutaj można byłoby się dopatrywać pewnego rodzaju pułapek i faktycznie, bo może się narzucać taki ruch jak wieża E8 i zauważamy, że po wymianie sobie wymieniamy i jest fajnie, jest remis, jest dobrze, ale ten ruch byłby wielkim błędem. Można sobie na przykład zatrzymać materiał na chwilę, żeby spróbować znaleźć odpowiedź, a ja już pokazuję rozwiązanie. Otóż skoczek F6 by wygrywało partię. No właśnie, mamy widełki i w tym momencie no, należałoby oczywiście wybić tutaj hetmanem, bo jeżeli odejdzie król, to po prostu skoczek zbije wieżę, więc po wybiciu jak hetman wybija i skoczek wybija i wieża wybija, no to na końcu jest ładny mat, ładny dla oka. Oczywiście w tej sytuacji jeszcze można dokładnie w tej sytuacji zasłonić się gońcem, ale widzimy, że czarne mają jakość mniej, więc nie byłoby w ogóle sensu grać tę pozycję. No ale Janek to oczywiście widzi, tu się nic nie dzieje też złego, hetman zbija i skoczek F6, wtrącenie, które trochę oddala króla, ale król się cały czas trzyma, wieża zbiła, No i tutaj trzeba się ładnie wyplątać z tej pozycji. To wygląda teoretycznie groźnie. Wolna linia, skoczki przy królu. No i tak można powiedzieć, panikujemy, co nie? I to już jest taki pierwszy element psychologiczny w tej pozycji z jednej strony. Ale Janek to jest no, gracz wielkiej klasy, więc wiemy, że spokój zachowuje. I gra skoczek F5. Ruch bardzo naturalny oczywiście. Atakujący gońca. Goniec sobie wrócił i król troszeczkę wyżej na fajną pozycję. Nastąpiło skoczek E8. Król F8. Skoczek zbił i skoczek tutaj zbił na D6. Pozycja jest totalnie równa. Totalnie równa. Tutaj bardzo ciężko wygrać jednym i drugim kolorem. Jeżeli by na przykład nastąpił szach i król zagrał tutaj i powiedzmy wieża by wjechała na aktywną pozycję, no to niestety skoczek F5, widełki. Tu jest wszystko przeliczone, więc na przykład jakby białe chciały zagrać G4 i nie pozwolić wejść skoczkowi, no to można by było zagrać wieża E8 i tutaj czarne są spokojne, bez żadnych problemów, zremisują czarne te pozycje, a powiem więcej, nawet można czarnymi próbować wygrywać, chociaż to pewnie jest przesada już z moich ust, ale no jak już ktoś ma wygrywać, to tylko według mnie, według mojego odczucia, to ze skoczkiem można tu próbować, ale w tej sytuacji oczywiście tutaj Hansen zagrał gońcem, no i Janek wieża D8, prawdopodobnie właśnie z myślą taką, że no już trzeba podpisać remis, no bo totalnie nie ma co grać. No i właśnie, co ciekawe, Hansen gra posunięcie G4 i można odnieść wrażenie, że ten zawodnik gra tę pozycję na wygraną. Janek jeszcze gra F3. I teraz następuje ruch, który nie jest błędem, ale ja zaznaczam to posunięcie jako wielki znak zapytania. Dlatego, że Hansen zagrał F3. Ok, to jest logiczne posunięcie, bo nie wpuszczamy skoczka, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o aspekt psychologiczny. Co Hansen sobie myślał w tej sytuacji, grając z Janem Krzysztofem Dudą? No, weźmy pod uwagę, że właśnie no, obaj są arcymistrzami. Okej, Hansen ma o ponad 100 punktów mniej od Janka, jest totalnie mniej utytułowany od naszego zawodnika, więc remis, powiedzmy, Hansenowi, remis dla Hansena byłby pewnie świetnym wynikiem. Ja nie rozumiem decyzji tego zawodnika, który gra F3, no bo patrząc na to właśnie psychologicznie, to Hansen chce wygrywać. No bo jeżeli chce zremisować, to właśnie po tym ruchu goniec bije D6. Ten remis jest tutaj easy. To myślę, że nawet ja bym zremisował z Carlsenem spokojnie. I tutaj chodzi o to, że tutaj król G2, król F7, za chwilę wymiana, pionkówka, remis. No po wieży jak to zostaje, żadnych słabości z jednej i z drugiej strony. To jest kompletny remis na tym poziomie. Arcymistrzowie tutaj spokojnie zremisują, tutaj by na pewno się zgodzili za chwilę na remis. Nie rozumiem tej decyzji, tak specjalnie wybrałem taką partię, może ona nie jest super jakaś nowoczesna i super widowiskowa, ale ten aspekt psychologiczny mnie tutaj zastanawia. I tutaj Hansen gra F3. No właśnie. Co ciekawe, to nadal nie jest wygrana ani czarnymi, ani białymi. To dalej jest remisowa sytuacja. Ale Janek teraz zagrywa skoczek na E8. I to jest ten taki plus psychologiczny, bo jeżeli, jak powiem wam szczerze, jak ja bym grał to białymi i nie zbiłbym tu skoczka, to w tym momencie już miałbym prawie pewność, że przegram to białym kolorem. Szczególnie jeszcze jak gram z Jankiem oczywiście, bo tutaj to jest dosyć istotne. No chodzi o to, że Janek zachowuje skoczka. Ten skoczek ma większe pole manewru, żeby próbować wygrywać tę pozycję. Mówiąc wprost, ta pozycja czarnymi jest bardzo bezpieczna. Nie jest w stanie tutaj Janek zepsuć tę pozę i zepsuć wynik. Remis ma w kieszeni, a może próbować wygrywać. I wydaje mi się, że tu Hansen po prostu, nie wiem, coś mu, sorry za wyrażenie, ale coś mu chyba odwaliło. No bo nie wiem, dlaczego on nie chciał remisować. No dobra, to się trochę już powtarzam, bo tu wystarczy na przykład podejść królem na F2, stać tym gońcem aktywnie, goniec zagra sobie tutaj. Ok, to jest pozycja remisowa, tutaj białe też dadzą radę, bez problemu. Król sobie może tutaj przejść na drugie skrzydło, nic się nie dzieje, absolutnie. No ale Hansen gra A4. Zaczyna się na Janka rzucać, co dalej jest dobrym ruchem, to jest wszystko ok tutaj białymi. Janek subtelnie tutaj oczywiście poprawia pozycję, król do góry, żeby przerzucić skoczka może tędy. To na pewno jest dobry plan. Król G2, ok, no ruch jak ruch. Ja bym zagrał prędzej król F2, ale to już nieistotne. Białe zagrały w ten sposób. Skoczek G7, B4. No i kolejny ruch, który według mnie jest kompletnie bezsensowny. Właśnie patrząc z psychologicznego punktu widzenia, powtarzam to jeszcze raz, białe prawdopodobnie nie mogą się pogodzić z remisem, choć nie wiem dlaczego. Może przez to, że te figury w pewnym momencie wyglądały u niego super, bo to w ten sposób to wygląda naprawdę fajnie, białymi. No ale jednak ta pozycja po B4 już nie wygląda tak dobrze, uważam. No i teraz tutaj skoczek na E6, goniec na G3 i to dalej jest remis. Umówmy się, tu się nic nie dzieje. I Janek zagrywa wieża H8. Pokazuje przeciwnikowi, że on tu będzie grał na wygraną. No i ja się zgadzam, no bo dlaczego czarne ma nie próbować wygrywać? To jest remis, od razu mówię. Totalny remis, ale jest jeszcze dużo pionów, jest jeszcze dużo, mało figur, ale jest skoczek z wieżą. Więc, no cóż, szykuje się H5 i próba drapania przeciwnika. No i Hansen tu chyba nie wytrzymuje w ogóle napięcia. Gra B5. No ten ruch daje już bardzo poważne szanse czarnym na zwycięstwo. Mimo wszystko. Bo się otwiera pozycja i ciężej będzie się bronić białymi, oczywiście, niż wygrywać czarnymi. Wieża C8. Nastąpiło bicie i rzecz jasna wieża zbija. No wieża musi atakować słaby punkt. Pionek izolowany tu nie ma żadnego znaczenia. Co jest ciekawe, też nie można tego pionka za bardzo zaatakować. Wieża B2. To też jest dobre posunięcie ze strony Hansena, no bo granie na przykład wieża E3 czy wieża C2 jest pasywne strasznie. Poza tym wieża C2 nie działa, bo skoczek jeszcze na D4 wchodzi. Więc wieża B2 szuka aktywności. No tutaj Janek nie może na to pozwolić sobie, żeby wybić u pionka i stracić tego. Absolutnie nie można tak zrobić. Więc narzuca nam się posunięcie B6, ale tu widzimy, że wieża wchodzi na B5, wzięcie tego pionka i tak, no czarne nie widzę, żeby miały jakąś tam opcję, żeby wygrywać. Skoczek E8 zagrywa nasz arcymistrz, skoczek D8, przepraszam. To jest fajny ruch, który broni pionka i też król ma opcję po zagraniu wieży, ma opcję, żeby bronić pionka. No końcówka bardzo pouczająca, uważam. Choć względnie łatwa, grając z białymi, to też jest moje zdanie, ale może nie dla wszystkich, więc próbujemy dalej analizować. I tutaj goniec zagrywa na B8 na pionka, no A6 trzeba. Tutaj na przykład wieża A6 nie działa niestety, bo jest goniec C7 i robi się problem. Jest atakowany skoczek, który broni tego pola. No więc trzeba bardzo uważać, jest A6, wieża B3 i tutaj czarne grają, że tak powiem, za darmo, bez ryzyka. To jest też remis. Tutaj białe też powinny utrzymać pozycję, mimo że jest totalnie 0-0-0, to ja nie widzę jakiejś takiej, powiedzmy, prostej drogi, żeby utrzymać to białymi. Można to zrobić oczywiście, arcymistrz tej klasy powinien sobie z tym bez problemu poradzić, ale Janek sobie gra dalej, wieża C4, posunięcie A5, no i pionek na czarnym polu. Ok, goniec też na czarnych polach, może jakoś próbować te pionki bronić, ale to nie takie łatwe. Król na E7. Król się po prostu zbliża. To jest dobry ruch. Goniec G3 i król D7. Król oczywiście tutaj na C8 może zagrać, bronić pionka i żeby uwolnić skoczka na C6. Wieża B6, wieża C6. Każda taka wymiana jest dla czarnych teraz już super, no bo tu jest słaby pionek kolejny, więc można się przyczepić. Wieża wróciła, król C8, król F2, wieża C4, czyli tutaj wprowadza teraz skoczkę na C6. Wszystko powoli. Wieża A3, król D7, bo mamy czas. Tu jak wieża zagra na przykład tutaj, no to też można wieżą na 4 próbować. Król na E2, skoczek C6, król na D3, ok, król też wrócił trochę do łask, ale skoczek A7. I skoczek znajduje też piękną placówkę na B5, dlatego że będziemy atakować na C3 i broni linii B. Wieża A2. Skoczek B5 z atakiem. Goniec E1. Widzimy, że białe pasywnie się bronią, ale uwaga, białe się trzymają cały czas. To jest cały czas remis, mimo że wizualnie się poprawiło tutaj czarnymi. Silnik mówi remis, ale moi drodzy, jak grają ludzie, to na 100% arcymistrz czy nie arcymistrz, w każdym razie osoba, która gra czarnymi, nie powinna się zgadzać na remis nigdy, tylko grać do samego końca, bo jest to pozycja bez, oczywiście mówię w cudzysłowiu, bez ryzyka. Wieża C6 wróciła i tu się właśnie Hansen myli. Hansen powinien zagrać wieża B2, ale to się łatwo mówi. Chodzi o to, żeby cały czas trzymać tutaj pieczę nad pionkiem B7, żeby skoczek za bardzo nie mógł się poruszyć. A Hansen się teraz myli i zagrywa ruch, który jest ruchem przegrywającym. Wieża A4. Właśnie chodzi o to, że pozwala ruszyć skoczkowi. I skoczek wskakuje na D6 i zajmuje kapitalną pozycję na C4. Król E2, skoczek na C4, król F2, wieża E6. Figury zaczynają działać sobie w innej, tutaj teraz w innej strefie szachownicy, ale też widzimy, że skoczek atakuje pionka. Wieża A1, król C6, zobaczcie jak miło sobie król stanął, H4, wieża E7, subtelnie wyczekuje na ruchy przeciwnika. Zobaczcie, że też czarne troszeczkę ustawiły białe w cugcwangu. Wieża też bardzo dobrze pilnuje tego pionka, bo zaraz wchodzi król i zbija pionka na A5. H5 zastąpiło i właśnie król na B5, król G3, skoczek wziął pionka. No i właśnie taką długą drogą Janek zdobywa tego piona. Nastąpił szach, król wraca, HG, HG. G5 nastąpiło. No to jest oczywiście próba oddania pionka, bo jak bijemy pionka, to król się zbliża i tam jakaś kontra może nastąpić, ale nastąpiło F5 i w tej sytuacji Eric Hansen poddał partię. Zresztą słusznie, bo to jest już kompletnie wygrana i bardzo łatwa wygrana białymi, dlatego że skoczek sobie zagrywa na C4 i lecimy pionkiem B5, pionkiem A5 i tam aż do A3. Bardzo, bardzo łatwo to się wygrywa już czarnymi, bez żadnego ryzyka. Także, tak jak już mówiłem na samym początku, partia może nie miała wiele tutaj takich taktycznych, fajnych zagrań, ale z punktu psychologicznego Hansen coś tutaj odwalił. Coś mu się w głowie chyba poprzestawiało, albo jest nad wyraz ambitnym zawodnikiem i stwierdził, że będzie wygrywał równą końcówkę z Dudą. Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale czekam na Wasze komentarze. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku.